79 lat temu, 2 stycznia 1939 roku Roentgen. W Drozdowie koło Łomży zmarł po długiej chorobie Roman Dmowski, przywódca obozu narodowego, główny ideolog polskiego nacjonalizmu i współtwórca niepodległej Polski. Uczyniem rok 2018 rokiem narodowej dumy i poczucia obywatelskiej wspólnoty, powiedział w noworocznym orędziu prezydent Andrzej Duda. Razem. W opublikowanych w 1903 roku Roentgen. Myślach nowoczesnego Polaka, Roman Dmowski, przedstawił najważniejsze założenia ideowe nacjonalizmu polskiego. Jestem Polakiem, nie dlatego tylko, że mówię po polsku, że inni mówiący tym samym językiem są mi duchowo bliżsi i bardziej dla mnie zrozumiali, że pewne moje osobiste sprawy łączą mnie bliżej z nimi niż z obcymi, ale także dlatego, że obok sfery życia osobistego, indywidualnego, znam zbiorowe życie narodu, którego jestem cząstką, że obok swoich spraw i interesów osobistych znam sprawy narodowe, interesy Polski jako całości, interesy najwyższe dla których należy poświęcić to, czego dla osobistych spraw poświęcać nie wolno, pisał. Dmowski urodził się 9 sierpnia 1864 Roentgen. W Kamionku, obecnie w granicach Warszawy. W 1886 roku Roentgen uzyskał maturę i wstąpił na Wydział Matematyczno-Fizyczny, Sekcja Nauk Przyrodniczych, Uniwersytetu Warszawskiego. Około 1890 roku Roentgen rozpoczął współpracę z tygodnikiem Głos. Brał czynny udział w obchodach setny rok rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja, organizując z tej okazji w Warszawie wielką patriotyczną manifestację. W maju 1891 roku Roentgen ukończył studia i uzyskał dyplom kandydata nauk przyrodniczych, odpowiadający doktoratowi. Dzięki zapomodze z kasy im. Mianowskiego kontynuował studia w Paryżu. Do stolicy Francji dotarł jesienią 1891 r., zatrzymując się wcześniej między kropka i neutron. W Szwajcarii, gdzie poznał Zygmunta Balickiego, którego przekonał do zmian w Lidze Polskiej. 5 miesięcy w warszawskiej Cytadeli 12 sierpnia 1892 r., wracając z Paryża, został aresztowany przez policję rosyjską podczas przekraczania granicy. Oskarżono go między kropka i neutron o udział we wspomnianej manifestacji z 1891 rokiem Roentgen. Następnych 5 miesięcy spędził w więzieniu śledczym w warszawskiej Cytadeli. 3 stycznia 1893 roku Roentgen po wpłaceniu kaucji na kilka miesięcy opuścił więzienie. Pomimo dozoru policyjnego w kwietniu tego roku wspólnie z Janem Ludwikiem Popławskim na specjalnie zwołanym posiedzeniu w Warszawie doprowadził do przekształcenia Ligi Polskiej, której zarzucał brak działań na rzecz odbudowania państwa polskiego, w nową organizację, Ligę Narodową. Przez następnych 7 miesięcy stał na czele jej Komitetu Centralnego. W napisanej w tym czasie broszurze Nasz Patriotyzm, przedstawił program nowej organizacji, w którym akcentował nadrzędność interesu narodowego wobec podziałów klasowych i dzielnicowych. W listopadzie 1893 roku Roentgen ogłoszono wyrok w jego sprawie. Po zaliczeniu mu pobytu w Cytadeli w poczet kary otrzymał 5-letni zakaz przebywania na terenie zaboru rosyjskiego, z czego pierwsze 3 lata spędzić miał pod dozorem policji. Miejscem jego pobytu stała się Mitawa, położona na południe od Rygi. Narodowy Bank Polski emituje w środę monety upamiętniające Romana Dmowskiego, przywódcę narodowej demokracji. Srebrna 10, złotówka i złota.